Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w następnym to z kolei vlogu. Ze mną oczywiście Brączek. Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj tak bardziej od rana i może pogoda nie wskazuje na to, że praktycznie czas żniw już przed nami, no bo tak ta pogoda troszeczkę w kratkę, że tak powiem. Jak nie za ciepło, to ciągle pada. No i tak już bywa, dzisiaj dość wcześnie rano i taki vlog, którego chyba miało nie być, bo nie zapowiadaliśmy wcześniej, taki spontan, że tak powiem, troszeczkę. Ogólnie wybieramy się teraz do Krzysia, a od Krzysia wybieramy się do Czech. Kiedyś już wspominaliśmy, że chcemy się z Brączkiem przejechać wraz z Krzysiem właśnie do Czech po jałówki, bo Krzysiu bardzo często po niej jeździ właśnie tam. No ale tak właśnie nie było kiedy się tak zgadać, nie było też wolnej chwili. Teraz Brączek jest u mnie na dłużej, bo Brączek praktycznie dopiero wczoraj przyjechał, także tak na dobry początek startujemy sobie właśnie z taką wysadą. Czysty spontan, jedziemy sobie właśnie na wycieczkę, także. Także fajnie, bo coś zwiedzimy wreszcie, zobaczymy jak to wygląda. Ogólnie teraz nie jedziemy do Głogówka, bo zawsze Krzysiu jeździ do Głogówka po tej łówki. Teraz jedziemy gdzieś indziej. Na całe szczęście tutaj będziemy mogli sobie nagrać, także mam nadzieję, że jakąś fajną relację stamtąd zobaczycie. No bo jednak efekt jest fajny, bo no jest spore podobno to jakieś gospodarstwo, jakiś bardzo fajny zamek, ale o tym to mam nadzieję, że porozmawiamy i Krzysiu nam troszeczkę poopowiada, bo wczoraj byliśmy u Krzysia, to właśnie tam troszeczkę informacji zaczerpnęliśmy, że tak powiem, i zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie będziemy jeszcze sobie jechać z Marcela tatą autostradą, mam nadzieję, że szybko nam to pójdzie, bo dzisiaj mamy godzinkę już 6, a o godzince mniej więcej 16 mamy mieć jako taki powrót. Więc dobrze, bo nie stracimy całego dnia, bo najczęściej jak jadą busem lub jakimś innym samochodem, to wyjeżdża się, nie wiem, w nocy, przypuśćmy o 4, a wraca się późnym popołudniem, koło wieczora, no bo zanim się tam poogarnia to wszystko i w ogóle, to troszeczkę schodzi. Mam nadzieję, że do usłyszonka za chwilę. I am feeling lonely and I wanna make it start to end the right. Fading into slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Staying to the morning, countless hours spending by your side. Jesteśmy już w Prudniku, niestety no droga troszeczkę zajęła nam czasu, bo 370 km, które zrobiliśmy. 350 coś. Pojechaliśmy inną drogą pozwiedzać trochę i tak w ogóle, no to troszeczkę nam to zajęło. Zajechaliśmy, no jest takie grube popołudnie, że tak powiem, bo no mamy już godzinkę chyba około 14. Żeśmy troszeczkę czasu nam zajęło właśnie tutaj dojechanie, ale jesteśmy na miejscu, jak widzicie za nami. Dużo jałówek, że jałówek, tak powiem. Jałówek, tak, żebyśmy się w ogóle w tym filmiku nie pomylili, bo kiedyś było tak, że zamiast byków powiedziałem krowy, chociaż dla mnie, no to wiecie, no ja jestem z miasta, także no mogłem się pomylić. Nie ma styczności z tym. No tych jałówek jest naprawdę tutaj sporo, jest tutaj, tam, z tamtej strony, jak słyszycie, za nami 60, tam jeździ obornik, wygarnia. Powiem wam, że naprawdę fajnie, że tu przyjechaliśmy, ponieważ no wreszcie widzimy, skąd tutaj naprawdę u naszych rolników biorą się te jałówki, te krówki, wszystkie, i powiem wam, że naprawdę no obiekt taki nietypowy, bo fajnie, że tutaj jest wykorzystane tak, takie obory ze starego PGR-u, że tak powiem. Jak sami widzicie, tu nie są jakieś nowe budynki. Byków jeszcze nie widziałem, chyba nie widzieliśmy. Tutaj... Dużych byków chyba tutaj nie ma, bo mi się wydaje, że oni jak te
cielaki są jeszcze małe, to mi się wydaje, że one wtedy idą na sprzedaż. Chociaż nie jest. O, było rozdawane, patrz. Kurczę, szkoda, żeśmy nie byli. Przybliżę wam. Paszowóz wyjeżdża z Ursusem. Chyba 914 tak, tam bez była. Bez napędu. Nie, bez napędu, czyli 912. Nie, to z napędem jechał. Poczekaj, będzie jechał tu środkiem pewnie. Nie, ale fajnie jakby jechał teraz tutaj drugą stroną, to było fajnie. Ale mi się wydaje, że będzie jechał. Chyba tak, no bo zawraca w jedną i w drugą stronę. Jeszcze przejdziemy się tam, jak widzicie, już świeże beleczki są z jęczmienia. Jest, a faktycznie, bez przedniego napędu. 912, widzisz, ja dobrze widziałem. No obory są ciekawy, naprawdę bardzo długie. Chodźcie, wejdziemy tam, zobaczymy w ogóle jak to kamienie tutaj wygląda. Jak widzicie, takie budynki naprawdę... Stary PGR, typowy stary PGR. Musiał być kiedyś PGR. Czekaj, będzie tutaj widać... Jest fajny zamek, ale nie widać go. Pokażemy wam potem. Chmury trochę. My jesteśmy normalnie koło gór. Tak, praktycznie my mamy 4 km do Czech. Troszeczkę te budynki zasłaniają, ale tam... Tutaj jest góra, jak widzicie, troszeczkę to widać. Jedziemy się ogólnie przejechać też do Czech, zobaczyć jak to wygląda, jak już jesteśmy tak blisko. No i będziemy drogą powrotną troszeczkę szybciej, bo pojedziemy troszeczkę inaczej tak, gdzie Krzysiu zna. Bo ogólnie jesteśmy z Krzysiem dzisiaj i z tatą Marcela, jak możecie kojarzyć z poprzednich na pewno filmików. Jak widzicie, nowe belki przywiezione. Fajnie wygląda, bo jest po bokach i jest jeszcze na środku. Jak widzicie, na środku są aktualnie tak jak i nowe obory wyprowadzone są, bo świeża słoma jest położona. Wszystkie, które są były na środku, są aktualnie wyprowadzone na pastwisku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to tutaj wygląda. Tak, chyba tak jest, bo nawet to pastwisko jest doprowadzone dotąd. Także myślę, że to tak może wyglądać. Żebyśmy zdążyli tutaj w bok zejść, jak będzie jechał. Mówisz? No dobra, to pójdziemy. Ale naprawdę powiem wam, że jest ich tutaj masa. Jest ich tak dużo, że ja jestem naprawdę w wielkim szoku, nie? No zobacz to, jaka kurwa stado. Nie, jednak Polska musi skąd pozyskiwać, że tak powiem, te jałówki i właśnie tutaj się okazało skąd. Jeszcze, czekaj, my jesteśmy w Prudniku, w Głogówku jeszcze jest jakiś oddział, na pewno skądś też Krzysiu sobie pobiera. Ole, tam daje mu w palni. Dobra, to leć. Wszyscy w słuchaweczkach sobie pracują. Co ryczysz? Jedziemy? Dobra, my sobie mordeczki musimy spadać, także mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Jak się odblaskuje normalnie jak drogowca jakiegoś. Poszłało ponad. Przekichane, mało miejsca jest, ale dają radę. Jesteśmy w Prudniku. Pewnie koni. Pewnie nie wybyło. Patrz, słuchawki ma na głowie. Dusi ją. O Jezu. Jakie głodne są. Ogólnie jak ta nazwa cała się nazywała? To jest ten koni. Koni, ale są i krowy. Tak.